W najbliższą niedzielę, 7 kwietnia, odbędą się wybory samorządowe. Pamięczanie będą wybierali prezydenta, radnych do Rady Miejskiej, powiatu oraz sejmiku województwa łódzkiego. Przybliżmy, przypomnijmy najważniejsze zasady głosowania. Tak, lokale wyborcze w dniu 7 kwietnia będą otwarte od godziny 7 do godziny 21. W tym czasie wyborcy będą mogli oddać swój głos. Wyborca, przychodząc do komisji wyborczej, musi okazać się dowodem osobistym bądź jakimkolwiek innym dokumentem ze zdjęciem, na przykład prawem jazdy, paszportem bądź legitymacją studencką. Może również okazać się M-dowodem w aplikacji M-Obywatel i po zweryfikowaniu tożsamości wyborca otrzymuje 4 karty do głosowania. Kartę w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego, jest to największa karta. Na tej karcie nazwiska są wyróżnione na pasku w kolorze niebieskim. Drugą kartą jest karta w wyborach do Rady Powiatu Pabianickiego. Tam nazwiska kandydatów są wyróżnione na pasku w kolorze żółtym. Trzecia karta to jest karta w wyborach do Rady Miejskiej w Pabianicach. Nazwiska kandydatów są na tej karcie wyróżnione na pasku w kolorze szarym. I czwarta karta to jest karta w wyborach prezydenta miasta Pabianic. Tam nazwiska kandydatów są wyróżnione na pasku w kolorze różowym. W jaki sposób głosujemy? Głosujemy w ten sposób, że stawiamy znak X, czyli dwie przecinające się linie w obrębie kratki przy nazwisku danego kandydata. Na każdej z kart do głosowania zaznaczamy jednego kandydata, to znaczy stawiamy znak X przy nazwisku jednego kandydata. Kiedy głos będzie nieważny? Głos będzie nieważny wtedy, kiedy przy wyborze prezydenta miasta znak X będzie postawiony przy więcej niż jednym kandydacie, bądź nie będzie postawiony przy żadnym kandydacie. Podobnie jest w przypadku wyborów do rad, też kiedy na dwóch różnych listach jest postawiony znak X, bądź też nie ma postawionego żadnego znaku X przy nazwisku żadnego z kandydatów. Gdzie można znaleźć takie informacje dotyczące lokali wyborczych, adresów? W każdej komisji wyborczej będzie wywieszone obwieszczenie prezydenta miasta o siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Takie obwieszczenie jest również zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pabianicach w zakładce Wybory Samorządowe 2024. Jak również jest wywieszone tutaj w budynku, w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej, czyli w oknie sali numer 4 Urzędu Miejskiego. I zapewne jeszcze na głównej stronie internetowej Urzędu Miejskiego. To już tak, w Biuletynie Informacji Publicznej. Tak. A jeśli chodzi o wyszukiwarkę, bo też jest, również jest w Biuletynie Informacji Publicznej, też w tej zakładce wybory, jest link do wyszukiwarki obwodów. Tam wyborca, wpisując swój adres zamieszkania, otrzyma informację, gdzie znajduje się właściwa dla jego adresu zamieszkania komisja wyborcza. Ja jeszcze muszę zapytać, bo mam przed sobą mapę podziału miasta Pabianic na okręgi wyborcze. Przypomnijmy, ile tych okręgów jest? W wyborach do Rady Miejskiej w Pabianicach są 4 okręgi wyborcze. W wyborach natomiast do Rady Powiatu są 3 okręgi wyborcze, ale granice tych okręgów do Rady Powiatu są ułożone w ten sposób, że pokrywa się okręg numer 1 do Rady Powiatu pokrywa się z granicami obwodu okręgu numer 1 i 2 do Rady Miejskiej. Tym samym potem okręg numer 3 jest okręgiem numer 2 do Rady Powiatu, okręg numer 4 do Rady Miejskiej jest okręgiem numer 3 do Rady Powiatu Pabianickiego.